detektyw Tekla dostała nagłe wezwanie z miejscowego muzeum. Ktoś ukradł drogocenną broszkę ze staroegipskim skarabeuszem. W pierwszej kolejności Tekla sprawdziła nagrania z monitoringu. I oto co znalazła. Porównaj te dwa zdjęcia i znajdź złodzieja. Widzisz tego chłopaka? Na pierwszej fotografii trzyma otwarty papierowy kubek, a na drugiej kubek ma już pokrywkę. Musiał schować w nim skradzioną broszkę. Detektyw Tekla popędziła na miejsce przestępstwa. W momencie, gdy broszka zniknęła, system antywłamaniowy zamknął wszystkich odwiedzających muzeum w budynku, ale ochroniarze nie odnaleźli wśród nich podejrzanego. Jak uciekł, domyślasz się? Spójrz na sufit, widzisz odciski butów na posągu? Złodziej wspiął się po rzeźbie i uciekł górą przez okna. Tekla weszła na dach w poszukiwaniu wskazówek. Widzisz jakieś ślady? Złodziej zostawił tam kubek. Jest opatrzony logo kawiarni, kawę jasna. Tekla musi się tam udać i sprawdzić nagrania z monitoringu. Detektyw dotarła na miejsce. Kawiarnia znajduje się tuż obok muzeum. Niestety nie mieli tam kamer, więc Tekla zabrała się za przesłuchiwanie pracowników. Kasia, baristka, powiedziała: przykro mi, nie znam tego gościa, ja tu tylko pracuję. Michał, menadżer, stwierdził: ta twarz wydaje mi się znajoma, ale nie pamiętam, skąd ją znam. A Filip, ochroniarz, oznajmił: przykro mi, nigdy go nie widziałem. Może mi pani ufać, mam doskonałą pamięć do twarzy. Tekla od razu zrozumiała, że jedno z nich kłamie. Pytanie tylko kto? Kasia. Spójrz na jej telefon, dzwoni do niej jej chłopak i popatrz na zdjęcie kontaktu, to nasz złodziej, a zatem Kasia jest jego wspólniczką. Tekla powiedziała Kasi: obawiam się, że tę rozmowę dokończymy na komisariacie, ale ta rzuciła się do ucieczki. Detektyw wtem za nią ruszyła, trafiła do ciemnej piwnicy i niestety zabłądziła. Znalazła tam trzy klatki, pierwsza stoi w płomieniach, w drugiej są ogromne kostki lodu, a w trzeciej pełno jadowitych skorpionów. Tekla musi wybrać jedną z nich, by wydostać się na powierzchnię. Pomóż jej dokonać najbezpieczniejszego wyboru. Powinna postawić na klatkę z lodem, co prawda trochę zmarznie, ale to i tak bezpieczniejsza opcja niż pozostałe dwie. Policja złapała Kasię i doprowadzono ją na komisariat. W trakcie przesłuchania podejrzana zdradziła Tekli cztery fakty. Po pierwsze, ten koleś ma na imię Alan. Po drugie, to mój były chłopak, już się nie dogadujemy. Studiowaliśmy na tej samej uczelni i poznaliśmy się na wykładach z historii. A poza tym nie mam pojęcia, dlaczego ukradł tę głupią broszkę. Jedno z tych stwierdzeń jest nieprawdziwe. Jak myślisz, które? Czwarte. Spójrz na tatuaż Kasi. Wygląda identycznie jak skradziona broszka. Dziewczyna musi coś o niej wiedzieć. Kasia wyznała, że złodziej może ukrywać się w opuszczonym zamku za miastem. Tekla wybrała się tam, by to sprawdzić. Ale każdy, kto chce dotrzeć w to miejsce, musi przejść zagmatwany labirynt. Która z tych czterech ścieżek zaprowadzi detektyw Tekle do celu? Pierwsza droga prowadzi do stawu, w którym pływają krokodyle, trzecia wiedzie donikąd, a czwarta zawraca na początek. Tekla powinna wybrać ścieżkę numer dwa. Tekla weszła do zamku, znalazła się w pomieszczeniu pełnym starożytnych artefaktów. Od razu zauważyła złodzieja, a ty widzisz go? Ta mumia trzyma telefon komórkowy.
Alan uciekł do piwnicy. Tekla popędziła za nim, ale drzwi zatrzasnęły się za nią i dziewczyna utknęła. Pomożesz jej złapać kodę do zamka? Na kalendarzu obok drzwi napisane jest: nie ma większego skarbu nad wartość dnia. Policz litery w każdym słowie, a powstanie siedmiocyfrowy kod 3296374. Tekla weszła do pomieszczenia i wpadła w kolejną pułapkę. Nagle rozległ się upiorny głos. Jeśli naciśniesz odpowiedni przycisk, puszczę cię wolno, ale jeśli się pomylisz, zostaniesz tu do zawsze. Masz tylko jedną szansę na ucieczkę. Powodzenia. Który przycisk otworzy zamek? Jak sądzisz? Tekla powinna wcisnąć czarny guzik. Obrazek na ścianie skrywa podpowiedź. W tęczy są wszystkie kolory poza czarnym. Tekla wydostała się z pułapki i weszła do pomieszczenia pełnego starych mebli. Zauważyła tam trzy dziwne szczegóły. Czy ty też je widzisz? W kominku leżą książki, ale się nie palą. Spójrz na obraz na ścianie. Postać puszcza oczko, a odbicie w lustrze w ogóle nie pasuje do pomieszczenia. Tekla natknęła się na Alana w pobliżu wrót prowadzących do podziemnego starożytnego miasta. Chłopak wyjaśnił, że broszka ze skarabeuszem to sekretny klucz. W bramie są cztery różne zamki. Nasi bohaterowie mają tylko jedną próbę, by odgadnąć, który jest właściwy. Do której dziurki powinni włożyć klucz? Klucz pasuje tylko do czwartego zamka. Królewska rodzina z Ravenii wybrała się w podróż dookoła świata i postanowiła zawitać do metropolii. Oczywiście wzięli ze sobą drogocenne korony. Poprosili lokalnego burmistrza, żeby je bezpiecznie przechował. Mężczyzna umieścił skarby w sejfie w tajnym pomieszczeniu ratusza, strzeżonym przez kilku ochroniarzy. Niestety następnego ranka, kiedy burmistrz postanowił zajrzeć do sejfu, by oznajmić królewskiej rodzinie, że ich korony są bezpieczne, omal nie dostał zawału. Czy domyślasz się dlaczego? Korony w sejfie to podróbki. Przy pierwszej wisi metka, druga jest złamana, a w trzeciej brakuje jednego szlachetnego kamienia. Gdyby to był autentyk, klejnot by nie wypadł. Burmistrz postanowił za wszelką cenę dorwać złodzieja. Miał nadzieję, że policja go odnajdzie, zanim dziennikarze zwęszą, co się stało. A jedyną osobą, która mogła im dopomóc, była detektyw Zenobia. Mężczyzna natychmiast do niej zadzwonił. Pani detektyw przyjechała do jego biura i dokonała oględzin tajnego pokoju. Zauważyła coś, co mogło pomóc jej w śledztwie. Co takiego? Pod jedną z podrobionych koron leży karteczka. Złodziej zostawił liścik. Detektyw Zenobia go odczytała. Szanowny panie burmistrzu, jestem bardzo rozczarowany pana osobą. Ten incydent udowodnił, że nie potrafi pan zapewnić komfortu i bezpieczeństwa swoim gościom i obywatelom. Myślę, że można mnie przekonać do oddania koron pokaźną i to bardzo sumą pieniędzy. Proszę zważać na słowa i liczyć się z tym, co napisałem co do litery. Oto mój numer telefonu. 17.1-1.3-1.6-2.2 oraz 17.1-23.8-11.1-3.1. Z poważaniem, człowiek zagadka. Jak odczytać ten ciąg liczbowy? Burmistrz pomyślał, że to numer telefonu, chwycił więc słuchawkę i go wykręcił, ale tak jak podejrzewała detektyw Zenobia, nikt nie odebrał. W jednym z ostatnich zdań listu człowiek zagadka podkreślił wyrazy: zważać słowa, liczyć litery.
To musi być podpowiedź. Numer przed przecinkiem oznacza słowo, którego trzeba poszukać w tekście, a numer po przecinku – literę w tym wyrazie. Na przykład 17,1 oznacza, że należy znaleźć 17 słowo w liście, czyli komfort, i potrzeba nam pierwszej jego litery, czyli K. Po odszukaniu wszystkich liter otrzymamy Kawa Klub. Przed wyjściem do klubu kawiarni detektyw Zenobia i burmistrz postanowili sprawdzić, co uchwyciły w nocy kamery. Urzędnik zabrał panią detektyw do pokoju ochrony. W środku znajdowały się 3 monitory, a w każdym z nich było widać pomieszczenie pod innym kątem. Detektyw Zenobia zorientowała się, że tylko jeden z nich pokazuje nagranie na żywo, a w pozostałych ktoś podmienił obraz. Które nagranie jest prawdziwe i skąd to wiadomo? Zdążyłeś przyjrzeć się pomieszczeniu, kiedy burmistrz i detektyw dokonywali oględzin? Zegar na pewno nie wisiał w tym miejscu, znajduje się po przeciwnej stronie, a zatem nagranie na pierwszym monitorze jest spreparowane. To z drugiego też nie jest autentyczne, widać na nim motyla latającego po pokoju. Ale cały czas wykonuje on taki sam ruch. Komuś nie udało się dobrze zapętlić obrazu. Wygląda na to, że trzeba przyjrzeć się nagraniu z trzeciego monitora. Detektyw Zenobia przewinęła filmik i znalazła moment, w którym człowiek-zagadka włamał się do pokoju. Miał zasłoniętą część twarzy, więc nie sposób było ustalić, jak wygląda. Pani detektyw spostrzegła jednak jeszcze jeden szczegół, który mógłby pomóc im namierzyć przestępcę. Co to takiego? Zwróć uwagę na lewy dolny róg. Widać, że w czasie, gdy człowiek-zagadka wykradał korony, ktoś szybko wszedł i wyszedł z pomieszczenia. Czy to oznacza, że złodziej miał wspólnika? Aby się tego dowiedzieć, detektyw Zenobia przepytała 3 ochroniarzy, którzy byli na nocnej zmianie. Pierwszy z nich, Jurek, powiedział, że pełnił wartę pod drzwiami. Miejsce opuścił tylko raz, kiedy poszedł do toalety. Drugi ochroniarz, Józek, powiedział, że przez całą noc stał pod drzwiami do biura burmistrza. A jedyną osobą, która zrobiła sobie przerwę, był Jurek. Trzeci ochroniarz, Jarek, powiedział, że on też stał pod drzwiami. Detektyw Zenobia wiedziała, że tylko jeden z nich mówi prawdę, a pozostali kłamią. Kto coś kręci? Pamiętasz, jakie buty miała osoba, która weszła do pomieszczenia? Białe Adidasy. I właśnie takie ma na sobie Jarek. A więc to on kłamie. A ponieważ Józek nie wspomniał, że Jarek opuszczał miejsce, on też skłamał. Tylko Jurek powiedział prawdę. Ciao. Jarek i Józek od razu zaczęli błagać Zenobię. Nie możemy iść do więzienia, przysięgamy, nic nie ukradliśmy. Musi nam pani uwierzyć. Detektyw zapytała, to dlaczego panowie skłamali? Powiedzieli, że kiedy Jurek poszedł do ubikacji, usłyszeli hałas dobiegający z pomieszczenia. Jarek postanowił to sprawdzić, a Józek miał stać na warcie. Jarek zobaczył jakąś postać, przestraszył się i uciekł. Powiedział Józkowi, że woli stracić pracę, niż żeby coś mu się stało. Natomiast Józek skłamał, ponieważ Jarek jest jego najlepszym przyjacielem i nie chciał, żeby go wylali. A ponieważ nie widzieli, żeby ktoś wchodził lub wychodził z pomieszczenia, pomyśleli, że coś im się przywidziało. W końcu wszyscy byli strasznie zmęczeni. Co powinna zrobić Zenobia, by potwierdzić słowa ochroniarzy? Może sprawdzić nagrania z kamer przed budynkiem, by potwierdzić, że faktycznie nikt do niego nie wchodził. Okazało się, że w pobliżu budynku nikt nawet nie przechodził przez ulicę, więc doszła do wniosku, że Jarek i Józek nie kłamią. Detektyw postanowiła jeszcze raz obejrzeć tajny pokój, żeby odkryć, w jaki sposób człowiek-zagadka wszedł do środka. Po jakimś czasie udało jej się znaleźć ukryte drzwi. Widzisz je? Regał to tajne przejście. Kobieta przyjrzała się drzwiom, chcąc ustalić, jak można je sforsować. Znalazła 3 przyciski, tylko jeden z nich otworzy przejście. Jeśli Zenobia się pomyli, drzwi zamkną się na zawsze i już nigdy się nie dowie, dokąd prowadzą. Który przycisk powinna nacisnąć?
Spójrz na książki na półce. Tylko jeden z tytułów nie ma żadnego sensu, a więc wygląda na to, że litery w słowach wypisanych na grzbiecie książki zostały poprzestawiane. Po ich ułożeniu otrzymamy frazę drugi przycisk. Detektyw Zenobia wcisnęła guzik, a drzwi w regale się otworzyły. Jej oczom ukazał się wąski korytarz i schody prowadzące w dół. Weszła do środka, a drzwi zatrzasnęły się za jej plecami. Próbowała je otworzyć, ale na próżno. Pozostało jej jedynie udać się schodami na dół. Trafiła do podziemnej jaskini. W środku była tylko łopata i znak z tabliczkami, które opisywały, co czeka na nią w każdym z trzech tuneli. W dziurze po lewej roi się od jadowitych węży. Tunel po prawej jest wypełniony trującym gazem, a nad jej głową czeka wściekły pies o ostrych zębiskach. Co powinna zrobić? Zenobia musi wykopać dziurę w suficie, a potem wsłuchać się w dźwięki, które wydaje pies i poczekać, aż zaśnie. Wystarczy, że przejdzie obok niego na palcach. Tak właśnie dostał się do środka człowiek-zagadka. Andrzej z kolei wylądował w magicznym lochu. Pilnował go ogromny ogr, który ucieszył się, że wreszcie ma więźnia, ale on też zgodził się puścić go wolno, jeśli wybierze właściwy portal do ucieczki. Przed Andrzejem pojawiły się dwa teleporty. Oba prowadziły do różnych komnat. Jego zadaniem było zostać w wybranym przez siebie pomieszczeniu przez 5 minut. Pierwsze było pełne trującego gazu, które uśmierci go w 4 minuty. Drugie wypełniała woda. Gdyby Andrzej je wybrał, byłby przykuty do podłogi. Woda szybko napełniała pokój. W którym pomieszczeniu Andrzej przeżyje? Powinien wybrać pierwsze pomieszczenie. Jeśli wstrzyma oddech na minutę, wystarczy, że potem wytrzyma 4 minuty. Wtedy droga wolna. Po rozwiązaniu swoich zagadek, Ania i Andrzej pojawili się z powrotem w halu. Dobrze było znów podróżować we dwójkę. Na końcu korytarza były drzwi, przed którymi stała wiedźma. Położyła na blacie 3 różdżki i powiedziała tak. Z jedną nie musicie robić nic. Jedną musicie złamać na pół, a jedna musi być krótsza niż połowa poprzedniej. Dodała, że para może odpowiedzieć tylko raz. Jeśli się pomylą, nie otworzy im drzwi. Pomożesz im rozwiązać zagadkę, która różdżka powinna być najdłuższa, którą muszą złamać na pół, a która musi być najkrótsza. Widzisz pająki zwisające z sufitu? Ponieważ zamek drzwi ma kształt pająka, to musi być jakaś podpowiedź. Nić pierwszego pająka jest najkrótsza, co znaczy, że pierwsza różdżka też musi taka być. Nić drugiego jest najdłuższa, czyli druga różdżka ma zostać tak, jak jest. Z kolei nić trzeciego jest średniej długości, to oznacza, że para musi złamać trzecią różdżkę na pół. Wiedźma otworzyła drzwi. Ania i Andrzej znaleźli się w sypialni, gdzie lewitowały 3 duchy. Każdy z nich twierdzi, że jest niegdysiejszym właścicielem posiadłości. Ania wiedziała, że tylko jedna ze zjaw mówiła prawdę. Która? Duch starszej pani. Dlaczego? Przewińmy nieco. Zauważyłeś, że na ścianach halu wisiało kilka portretów? Ten przedstawia starszą panią. To oznacza, że była jedną z właścicielek domu. Następny przystanek, salon. Po wejściu do środka Andrzej zauważył coś dziwnego. Co to było? W kominku pojawiła się czyjaś twarz. Potem para weszła do gabinetu. Co tutaj nie pasuje? Palce średniowiecznej zbroi stukają w rękojeść miecza. Kolejne pomieszczenie. Sypialnia dla gości. Co tu nie pasuje? Kryształowa kula pokazuje, że ktoś utknął w piwnicy.
Ania i Andrzej postanowili sprawdzić piwnicę na wypadek, gdyby ktoś naprawdę potrzebował pomocy. Wcześniej jednak musieli rozwiązać zagadkę, żeby wejść do środka. Przy drzwiach wejściowych był panel, na którym powinni wpisać hasło otwierające drzwi. Nie znali tego hasła. Na szczęście na ścianie wisiała karteczka z jakimś dziwnym słowem. Co ono w ogóle oznacza? Zobacz, co się stanie, gdy odwrócimy kartkę do góry nogami. Litery wyglądają teraz jak liczby, prawda? Hasło to 1837837. W piwnicy była trójka ludzi, która twierdziła, że została tu uwięziona. Tylko jedna z nich mówi prawdę. Która? Widzisz szwy na łokciach tej pani? To przerażająca postrzywana lalka, czyli kłabie. Ten gość ma pazury zamiast palców, musi być jakąś zmiennokształtną bestią. Gość po środku mówi prawdę. Ania i Andrzej zabrali go ze sobą. Po rozwiązaniu wszystkich zagadek nasi bohaterowie podobnie spotkali kamerdynera. Dziękuję wam, podróżnicy. Jesteście wolni. Lecz raczcie mnie wysłuchać. Wszyscy w tym domu jesteśmy przeklęci. Rozwiążcie ostatnią zagadkę, a odwrócicie naszą klątwę. Gdy tylko nas uwolnicie, pomożemy wam z samochodem. Przed wami stoi dziewiątka ludzi. Jeden z nich jest demonem, który nas przeklął. Wskażcie go. Z pomiędzy włosów tego jegomościa wystają dwa rogi. To nie człowiek, to potwór. Róża i Łucja pojechały do Las Vegas. Miały odnaleźć babcię, ich koleżanki Julki, ale ciągle trafiały pod zły adres. W pierwszym domu zastały tę staruszkę, a w drugim drzwi otworzyła im ta pani. Która z nich jest niebezpieczna? Druga staruszka ewidentnie coś kombinuje. Pierwsza po prostu szykuje się na Halloween. Dziewczyny wybrały się na halloweenową imprezę. Gospodyni nie chciała ich jednak wpuścić. Musiały podać hasło. Oczywiście go nie znały. Kobiecie bardzo spodobały się jednak ich przebrania, więc dała im podpowiedź. Żywię się małżami i mieszkam w oceanie. Wolno się poruszam. Mam 5 ramion. Czym jestem? I po chwili Julka, Róża, Litka i Łucja trafiły na imprezę. Jak brzmiało hasło? Rozgwiazda. Julia poszła pod prysznic, by zmyć halloweenowy makijaż, ale ktoś wlał farbę do głowicy prysznicowej i poleciała z niej zielona woda. Dziewczyna postanowiła znaleźć dowcipnisia i przepytała koleżanki. Łucja powiedziała: robiłam pranie, a potem poszłam gotować dżem z kiwi. Sorki, muszę lecieć, bo się przypali. Litka oznajmiła: brałam prysznic i myłam włosy chwilę przed tobą. Co się stało? Dlaczego jesteś zielona? A Róża stwierdziła: uczę się na sprawdzian z matmy. Możecie być trochę ciszej? Kto zrobił kawał Julce? Litka powiedziała, że dopiero co umyła włosy, ale są suche i zaplecione w warkocze. Poza tym pod szlafrokiem ma sukienkę, to trochę nietypowy strój. Litka postanowiła potowarzyszyć obrażonej Julce. Tymczasem Róża zaproponowała Łucji, żeby wybrały się do jej ciotki Wiki. Kobieta prowadzi sklepik z eliksirami. Kiedy usłyszała, co przydarzyło się Julce, powiedziała: no dobra, do przyrządzenia mikstury rozweselającej potrzebny mi jeden składnik, ale musicie go najpierw odgadnąć. Mając z nim do czynienia, ruszasz na czerwonym, a zatrzymujesz się na zielonym. O jaki składnik chodzi? To arbuz. Marek otwiera wrota. Trzymając się ściany, rusza korytarzem. Chyba czas na śniadanie. Chłopak podchodzi do stołu. Leżą na nim 3 jabłka, ale tylko jedno nadaje się do jedzenia. Pozostałe są zatrute, a Marek musi coś zjeść. Który owoc powinien wybrać? Zjadł
Z jednego jabłka wychodzi robak, a to oznacza, że nie ma w nim trucizny i można je zjeść. Po jakimś czasie Marek trafia do wielkiego starego zamku. Musi wejść do środka i sprawdzić, co się tam dzieje. Podchodzi do drzwi, ale są zamknięte. Trzeba wstukać kod. Na drzwiach wypisane są liczby, do których trzeba dodać 4 cyfry. Czy domyślasz się, jakie? Jeden dodać 3 równa się 4. 3 dodać 4 równa się 7. 4 dodać 7 równa się 11. 7 dodać 11 równa się 18. A zatem kolejne dwie cyfry to 2 i 9, ponieważ 11 plus 18 równa się 29. A 18 dodać 29 daje 47, czyli 4 i 7. Poprawny kod to 2947. Dobra odpowiedź. Drzwi się otwierają, a Marek wchodzi do ciemnego i zakurzonego holu. Idzie dalej. Po drodze mija liczne rozwidlenia. Jego zadaniem jest zdecydować, w którą stronę powinien skręcić. Nie jest to takie trudne. Chłopak znalazł się w galerii sztuki. Na ścianach wisi mnóstwo obrazów. Za każdym rogiem natrafia na 2 dzieła sztuki. Marek powinien iść za oryginałami, ale będzie potrzebował twojej pomocy, żeby je odróżnić. Oto pierwsza para obrazów. Który z nich jest autentyczny? Oba obrazy to gwiaździsta noc Van Gogha, ale spójrz, na jednym z nich widać samoloty na niebie. Artysta z pewnością ich nie namalował, więc dzieło musi być podrobione. Marek powinien udać się w drugą stronę. Kolejny zakręt, kolejna zagadka. Tym razem jest to Dziewczyna z perłą autorstwa Vermeera. Który obraz to oryginał? Nie wydaje mi się, żeby dziewczyna na oryginalnym malowidle miała kolczyk w nosie. Obraz po prawej to podróbka, więc Marek powinien skręcić w lewo. Na pewno znasz ten obraz. To Mona Lisa spod pędzla Leonarda da Vinci. Ale jedno dzieło to podróbka. Widzisz różnicę? Patrz, na obrazie po prawej za plecami kobiety widać samochody. Marek powinien skręcić w lewo. A teraz trwałość pamięci Salvadora Dali. Który obraz to replika? Obraz po lewej. Nie sądzę, że roztopiony smartfon powinien się tam znaleźć. Marek musi iść w prawo. I ostatnia zagadka. To American Gothic Granta Wooda. Przyjrzyj się uważnie i pomóż Markowi dokonać wyboru. Mężczyzna na obrazie po prawej ma tatuaże na palcach, więc to podróbka. Marek powinien skręcić w lewo. Trzech przyjaciół mieszka blisko siebie i często spotykają się na kawę. Nazywają się Pan Niebieski, Pan Czerwony i Pan Biały. Pewnego dnia zauważyli, że każdy z nich ma pod płaszczem koszulkę w jednym z trzech kolorów. Czerwonym, niebieskim i białym. Pan Niebieski powiedział: hej, Panie Biały, czy zauważyłeś, że wszyscy mamy na sobie koszulki w kolorze, który nie pasuje do naszego nazwiska? Mężczyzna w białej koszulce odpowiedział: wow, faktycznie. Spróbuj ustalić, w jakim kolorze koszulkę ma na sobie każdy z nich. Pan Niebieski może mieć na sobie białą lub czerwoną koszulkę, ale wiemy już, że jeden z jego kolegów ma biały t-shirt. Wychodzi na to, że Pan Niebieski ma na sobie czerwoną koszulkę. Pan Biały mógł założyć albo niebieski, albo czerwony t-shirt, a skoro czerwona koszulka jest już zajęta, to znaczy, że Pan Biały ma na sobie niebieską, a zatem białą koszulkę ma Pan Czerwony. Trzy kobiety, Julka, Marysia i Oliwia, wybrały się na zakupy. Dwie z nich są w ciąży, a trzecia próbuje wykraść arbuza. Która z nich ukryła owoc pod ubraniem?
Olivia ma na sobie buty na wysokim obcasie. Ciężarne kobiety wybierają raczej inne obuwie. Marek jechał na bardzo ważne służbowe spotkanie. Spieszył się, bo był już spóźniony i oczywiście miał wypadek. Jego samochód był cały, ale drugi kierowca rozbił się o drzewo. Na szczęście nic mu się nie stało. Wezwali policję. Kiedy funkcjonariusze stawili się na miejscu, Marek opowiedział im swoją wersję zdarzeń. Jechałem szybko, ale ostrożnie. Nagle przede mną wyjechał samochód. Udało mu się uniknąć zderzenia, ale tamten kierowca uderzył w drzewo. Kiedy zobaczył mój drogi wóz, zaczął obwiniać mnie o spowodowanie wypadku, bo to była pańska wina. Ja jechałem powoli i rozmawiałem z żoną o urlopie i nagle pan wyskoczył nie wiadomo skąd. Policjanci od razu zorientowali się, kto jest winny. A ty jak sądzisz? Zawinił drugi kierowca, podróżował sam. Oznacza to, że z żoną rozmawiał przez telefon, a to jest niedozwolone. Oj, nie... Cup ocknęło się w wielkiej komnacie. Nikt nie pamięta, kim jest i jak się tu znalazł. Wielkie wrota prowadzące na zewnątrz są zamknięte na cztery spusty. Ludzie rozglądają się dookoła i spostrzegają coś dziwnego. O czym mowa? Chodzi o te posągi. Skąd się tu wzięły? W sali jest 5 osób i 6 figur. Jeden z mężczyzn stwierdza, gdzieś tu jest klucz. Znajdźmy figurę, która nie pasuje do pozostałych. Pomóż im wskazać odpowiedni posąg. To musi być ten posążek. Wyróżniają go dziwne, świecące oczy. Nasi bohaterowie postanowili użyć posągu jako klucza. Come on! Udało się. Sforsowali drzwi i weszli do kolejnego pomieszczenia, ale kiedy mężczyzna, który rozwiązał zagadkę z posążkami, przestąpił próg, okazało się, że został sam. Nagle pojawił się przed nim duch jakiejś kobiety. Jeśli chcesz się stąd wydostać, musisz rozwiązać moją zagadkę, powiedziała zjawa, ale na pewno ci się nie uda. I rozpłynęła się w powietrzu. Mężczyzna rozejrzał się wokół. Na ścianie znalazł jeden symbol, a na stole dekoder do szyfrów. Czy widzisz pozostałe 9 symboli? Oto wszystkie 10 symboli. Mężczyzna próbuje rozszyfrować wiadomość za pomocą dekodera. Jak brzmi jej treść? Na ścianie napisano strona 52. Mężczyzna otworzył leżącą na stole książkę. Na stronie 52 znalazł zagadkę zapisaną w starożytnym języku. Kiedy mnie masz, chcesz się mną podzielić, a gdy się mną dzielisz, to mnie nie masz. Czym jestem? Nasz bohater od razu się domyślił. A ty? Poprawna odpowiedź to sekret. Mężczyzna był bardzo zaskoczony, że udało mu się odczytać zapiski w pradawnym języku. Odpowiedź na zagadkę to kod do drzwi. Wstukał go, a wrota się otworzyły i nagle sobie przypomniał. Ma na imię Ignacy, jest językoznawcą i kryptografem. A tymczasem w innym pomieszczeniu nasz drugi bohater trafił do pięknej sali, w której stało mnóstwo roślin. Na stole znalazły 3 chichoczące złośliwe kwiaty. Nad nimi wisi tabliczka z napisem Kłamliwe kwiaty. Pierwszy mówi tak. Nigdy stąd nie wyjdziesz i nigdy się nas nie pozbędziesz. Poddaj się. Druga roślina rzecze. Nie pamiętam, jak można się nas pozbyć. Pewnie przez ścięcie albo wyrwanie z korzeniami. A trzeci kwiat oznajmia. Można nas zerwać i wyrwać z korzeniami. Co powinien zrobić chłopak? Ściąć kwiaty, wyrwać je z korzeniami czy zerwać? Powinien je zerwać. Kwiaty kłamią, a więc z ich wypowiedzi możemy wysnuć następujące wnioski.
Po pierwsze, istnieje sposób, aby się ich pozbyć. Po drugie, nie jest to ani ścinanie, ani wyrywanie z korzeniami. A po trzecie, istnieje jeden sposób, aby się ich pozbyć. A zatem wychodzi na to, że trzeba je zerwać. Chłopak to zrobił. Na ich płatkach pojawiły się lśniące litery. Trzeba ułożyć je w słowo, by otrzymać kolejną wskazówkę. Co jest na nich napisane? Z liter można ułożyć słowo koszyk. Chłopak zajrzał do koszyka i znalazł w środku zmiętą karteczkę. Rozłożył ją i przeczytał zapisaną tam zagadkę. W wystawie są kwiaty, a nad nimi latają pszczoły. Ile jest kwiatów i pszczół, jeśli poniższe stwierdzenia są prawdziwe? Pierwsze. Jeśli na jednym kwiatku usiądzie jedna pszczoła, dla jednego owada zabraknie kwiatka. Drugie. Jeśli na każdym kwiatku usiądą po dwie pszczoły, to jeden kwiat będzie wolny. Pomóż chłopakowi rozwiązać tę zagadkę. W stawie są trzy kwiaty, a nad nimi latają cztery pszczoły. Nagle na stole pojawia się słonecznik. Nasz bohater postanawia użyć go jako klucza i wyjść z pomieszczenia. Wtem sobie przypomina. Ma na imię Paweł i jest ogrodnikiem. Nasza kolejna bohaterka trafiła do sali wypełnionej kryształami i klejnotami. Na ścianie wisi tablica z obrazkami przedstawiającymi kamienie szlachetne. Ich nazwy stanowią odpowiedzi na zagadki. Trzeba je zapisać w pustym miejscu po prawej. 1. Królowie i królowe bardzo sobie mnie cenili, bo mamy piękny fioletowy kolor. 2. Moje imię brzmi jak woda i mam odcień oceanu. Czym jestem i jak wyglądam? 3. Ja też mam coś wspólnego z wodą. Można mnie znaleźć na sznurku lub w muszli. 4. Znasz mnie bardzo dobrze. Na moją cześć powstało miasto, w którym mieszka czarodziej. 5. Wzbudzam grozę, ale nie jestem straszny. Mam pręgi i wzrok jak kot. Dasz radę zidentyfikować klejnoty? Poprawne odpowiedzi to... 1. Ametyst. 2. Akwamaryn. 3. Perła. 4. Szmaragd. 5. Tygrysie oko. Dziewczyna usłyszała jakiś hałas i zobaczyła, że otworzyło się leżące na stole pudełko. Podeszła do niego i przeczytała znajdującą się w środku zagadkę. Królowa poszła poskarżyć się królowi na swoją dwórkę. Rankiem schowała ametystowy naszyjnik do szkatułki, aby chronić go przed promieniami słońca. Nic dziwnego. Kamień blaknie w dziennym świetle. Królowa cały dzień spędziła w bibliotece, oddając się lekturze. W pewnym momencie wyjrzała przez okno i zobaczyła swoją dwórkę. Siedziała w ogrodzie i miała na sobie jej naszyjnik. Dwórka zaczęła płakać i zarzekała się, że to nieprawda, że nigdy w życiu nie okradłaby królowej. Król otworzył szkatułkę i znalazł w niej naszyjnik. Kto kłamie? Nasza bohaterka szybko domyśliła się, że dama dworu skłamała. Zauważyłeś, że kamień stracił swój jaskrawy kolor? Oznacza to, że kobieta nosiła go w słońcu. Dziewczyna rozwiązała zagadkę. Na dnie szkatułki pojawiły się trzy kamienie. Cytryn, granat i aleksandryt oraz liścik o treści. Oblicz masę każdego minerału bez użycia wagi. Oto podpowiedź. Ile ważą klejnoty? Cytryn waży 100 gramów, granat 40, a aleksandryt 20 gramów. Nagle dziewczyna sobie przypomniała, że ma na imię Magda, jest jubilerem i kolekcjonuje kryształy. W innym pokoju kolejna bohaterka odnalazła 6 szklanek. 3 były puste, a 3 napełnione wodą. Na stole leżała też instrukcja. Przesuń jedną szklankę tak, żeby utworzyć rząd naprzemiennie pustych i pełnych naczyń. Jak to zrobić? Kobieta powinna przelać wodę z piątej szklanki do drugiej. Nagle szklanki zniknęły i w ich miejscu pojawiły się dwa zestawy składników i karteczka z napisem "Znajdź trzy różnice". Widzisz je?
Oto i one. Kobieta wzięła składniki i wrzuciła je do kociołka, ale czegoś tu brakuje. Lśniące i piękne, postrach wilkołaka, może być żywe i jest nim mowa. Monety i lustra, tace i zastawa, kupują je bogaci, nie szczędząc grosza. To srebro. Kobieta dorzuca do kociołka srebro i otrzymuje miksturę, która topi zamek. Kiedy otwiera drzwi, przypomina sobie, że ma na imię Helena i jest chemikiem. Starsza pani trafiła do tego pomieszczenia. Na stole leżą fotografie, a każde z nich wygląda, jakby zostało zrobione w innej dekadzie. Na karteczce jest napisane, czy zdjęcia przedstawiają tę samą osobę. Pomóż kobiecie to ustalić. To ona jest na tych zdjęciach. Pomimo faktu, że się zestarzała, widać, że to ta sama kobieta. Zdradza ją pieprzyk na twarzy. Przed staruszką pojawiło się lustro. Chwileczkę, czy to ona, czy to kobieta z fotografii? W lustrze pojawia się także mężczyzna w garniturze. Wygląda na zdezorientowanego. Po lewej stoi jakaś dziewczyna, a po prawej panna młoda. Nie słuchaj jej, jestem twoją żoną, krzyczy kobieta po prawej. Nie kłam, ja jestem jego żoną, zanosi się płaczem dziewczyna. Która z nich sieje zamęt? Kobieta po prawej jest jego żoną, ma obrączkę na palcu. Chwileczkę, ta kobieta ma taki sam pieprzyk jak nasza bohaterka. Czyżby to była ona za młodu? W lustrze pojawiły się litery E, E, Z, T, K, D, J. Co to oznacza? Dam ci podpowiedź. Zerknij do alfabetu.